O wybuchu policję poinformował mieszkaniec Lubina około godziny 5 nad ranem. Rozbite i na wpół spalone auto stało przy bocznej bramie przedszkola numer 9. Funkcjonariusze na miejscu prowadzili czynności. W chwili obecnej szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Paliła się komora silnika oraz deska rozdzielcza w samochodzie. Ogień szybko udało się ugasić. Nie ucierpiały również samochody znajdujące się tuż obok. Na miejscu zdarzenia nie było osób trzecich. Spalone BMW ma numery rejestracyjne z powiatu łańcuckiego. Póki co policji nie udało się dotrzeć do właściciela samochodu. Nie wiadomo również, co się właściwie stało.